Port lotniczy Warszawa-Radom ma być najnowocześniejszym obiektem tego typu w Polsce, który będzie optymalnie przygotowany do potrzeb przewoźników low-costowych i czarterowych. Inwestycja rośnie w oczach, aczkolwiek każdy przedsiębiorca, który budował jakąś firmę, wie, że sam lokal, samo przedsięwzięcie, które zorganizował, to nie wszystko. Potrzebni są ludzie do pracy. I właśnie z tym musimy jako PPL sobie niebawem poradzić. Port lotniczy na Sadkowie ma odciążyć pasażerów z lotniska Chopina w Warszawie, gdy ten przekroczyłby swoją przepustowość. Przed terminalem będzie zlokalizowany dworzec autobusowy oraz docelowo 3,5 tysiąca miejsc parkingowych. Dzisiaj efekt widać. Panie prezesie, gratuluję. Rzeczywiście postęp prac jest ogromny. Rok temu wmurowanie kamienia węgielnego, a w połowie przyszłego roku ta hala będzie już gotowa. Oczywiście jeszcze wtedy nie będzie lotów, bo pozostała infrastruktura lotniskowa jeszcze trochę będzie musiała być dłużej budowana, ale już widać, można powiedzieć, że ta inwestycja jest imponująca. Droga startowa ma długość 2500 metrów i szerokość 60 metrów. Jeśli chcieć przeliczyć jej powierzchnię na warunki samochodowe, to otrzymamy 7 km pełnowymiarowej autostrady. Infrastruktura elektryczna dla świateł nawigacji to długość prawie 20 km. Rzeczywiście jest tak, że jestem od początku tego procesu jako wcześniej prezydent Radomia, a dzisiaj jako poseł naszej ziemi, ale też dzisiaj przyjąłem pewną funkcję sam na siebie, społecznego inspektora nadzoru. A nie mówię tego bez kozery, bo raz na 2-3 tygodnie jestem rzeczywiście na lotnisku i pozwalam sobie patrzeć na postępy prac. I tak jest, szanowni państwo, że dzisiaj widzimy efekt prac, który przez ten ostatni rok był na naszym lotnisku poczyniony. Jest to wspaniała, bardzo dobra praca. Terminal ma powierzchnię 30 tysięcy metrów kwadratowych, co odpowiada ponad 185 boiskom siatkarskim. W samym budynku ułożono 440 kilometrów przewodów elektrycznych i teletechnicznych. To przedsięwzięcie, ta inwestycja będzie wehikułem rozwojowym dla całego regionu. Będzie oknem na świat nie tylko dla mieszkańców ziemi radomskiej, ale również dla mieszkańców sąsiednich województw. Bardzo jesteśmy z tego powodu szczęśliwi, bardzo jesteśmy z tego powodu dumni. Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze zakłada start lotniska w 2023 roku.